Droga Krzyżowa. Rozpoczynamy nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Będzie ona szczególna nie tylko ze względu na przedstawione w niej obrazy czy rozważania. To obraz, który może dotyczyć każdego z nas. Ta droga to nasz rachunek sumienia. Czy odważysz się przejść tą drogą krok po kroku? Stacja pierwsza. Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Niesprawiedliwość. Sąd orzeka, iż Jezus z Nazaretu, urodzony w Betlejem, syn Maryi i Józefa, jest niewinny podburzania ludu ani jakiegokolwiek innego wykroczenia, gdyż jest bez grzechu. Mimo to sąd skazuje Jezusa Chrystusa na karę śmierci poprzez ukrzyżowanie na wzgórzu Golgota. Jako uzasadnienie wyroku sąd orzeka, co następuje: strach sędziego przed ludem, zawiść faryzeuszów, hipokryzję ludu oraz mój grzech. Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade mną. Stacja druga. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Fałsz. To dla Twojego dobra wszystko będzie okej. Jak będzie coś nie tak, to Ci pomożemy, powiedzieli przyjaciele knujący spisek. Jakże często ten, który podaje się za mojego przyjaciela, okazuje się moim wrogiem, dlatego tak łatwo szatan skusił pierwszych ludzi, by kusił ich dla dobra Adama i Ewy. Nic ci się nie stanie, Polaku, nic się nie stanie. Możesz kraść, ale tak, by nikt cię nie przyłapał. Możesz kłamać i oszukiwać, ale tak, by się nikt nie zorientował. Przecież nic się nie stanie. Panie Jezu, daj nam właściwe rozeznanie między dobrem a złem. Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade mną. Stacja trzecia. Jezus upada po raz pierwszy pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Pijaństwo. Czy dziś cała radość z życia polega na tym, aby żyć jak zwierzęta? Potaplać się w błocie, żreć, pić i tyć. Leniwie trwać w swoim egoizmie, skudlić i spaskudzić swoje życie w zgniliźnie. Takie życie sobie wymarzyłem. Potrzebuję autentycznej radości, a nie hektolitrów wódki. Potrzebuję szczęścia, a ono nie jest mierzone ilością zniszczonych mebli i potłuczonych kufli na imprezach. Może boję się, że mnie wyśmieją, gdy powiem: nie dla alkoholu. Do tego ten przyjacielski szantaż: no ze mną się nie napijesz? Panie Jezu, przebacz nam i naucz nas żyć w szczęściu zamiast w pijanej rozpuście. Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nade mną.
Stacja czwarta. Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Pośpiech, nie mam czasu. Najczęstsza odpowiedź w historii ludzkości, w reakcji na jakąkolwiek prośbę. Co chwila ludzie gdzieś się spieszą, za czymś gonią. Terminy, kalendarze, zadania domowe, projekty, referaty, kursy, praca, nauka. Brakuje czasu na wspólny obiad przy stole, brakuje czasu na spotkanie z babcią, brakuje czasu na niedzielną Eucharystię, brakuje czasu, by żyć. Panie Jezu, naucz nas ignorować ten pędzący świat, a pokaż nam, jak żyć w zgodzie z własnym rytmem serca. Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade mną. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Lenistwo. Ilu ludzi potrzebujących pomocy spotkałem na swojej drodze życia, ilu załamanych, ilu upadłych, ile tu do roboty, ile tu można powiedzieć słów, ile można dobrych uczynków zrobić. Ale mnie się nie chce, jestem samolubnym leniem, mam swój świat i jest mi w nim dobrze. Panie Jezu, naucz mnie z pokorą przyjmować powierzone mi obowiązki, bym bez szemrania robił to, co do mnie należy. Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade mną. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Pogoń za sensacją. Nie od razu tłum ludzi rzucił się, by pomóc uwięzionemu w aucie biedakowi podczas wypadku samochodowego. Najpierw robili zdjęcia telefonami komórkowymi i tabletami. Dziś marketing stał się Bogiem, ma być kolorowo, głośno i żeby bulwersowało albo szokowało. Tylko po co? Czyż nie tęsknię za normalnością? Panie Jezu, spraw, bym częściej poszukiwał Ciebie, aniżeli sensacji. Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade mną. Stacja siódma. Jezus po raz drugi upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Konsumpcjonizm. W łazience nie ma jacuzzi. Panie Boże, jak żyć? Mam coraz większe wymagania, a potrzeba mi tak niewiele. Może nie zauważyłem, ale coraz więcej rzeczy mi się po prostu należy. Tłumaczę to sobie standardem życia, postępem i innymi pięknie brzmiącymi słówkami. Panie Jezu, Ty mówiłeś, że żyjemy cali
zatroskani o codzienne sprawy, a potrzeba nam tak niewiele, uwolnij nas od samolubnej chciwości i ubogać nas duchowym ubóstwem. Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade mną. Stacja ósma. Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Użalanie się. Jezus powiedział niewiastom, nie płaczcie nade mną, jakże łatwo przychodzi mi użalać się nad biednymi i potrzebującymi pomocy. Potrafię pleść długie i chwytające za serce poematy, jak szkoda mi tych biednych dzieci w Afryce. Jednak nic poza tym nie robię. 2 złote na wielką orkiestrę świątecznej pomocy. Oto cała moja pomoc dla potrzebujących. Panie Jezu, wzbudź w nas prawdziwą wrażliwość na drugiego człowieka, abyśmy nie użalali się nad biedakami, ale uzdolnij nas do prawdziwej pomocy. Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade mną. Stacja 9. Jezus po raz 3 upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Wojna, najstraszniejsza z ludzkich plag, zawsze niesie ze sobą nędzę, głód i śmierć. Niestety, w przeciągu 1000 lat, jedynie 1 rok udało się światu żyć bez wojny. Nawet dziś w Sudanie, Afganistanie, Syrii i wielu innych miejscach prowadzone są wyniszczające konflikty zbrojne. Można inaczej. Przecież można usiąść przy stole ze znienawidzonym wrogiem i porozmawiać, ale mnie się nie chce. Najłatwiej mi zbliżyć się do drugiego, gdy z nim walczę. Panie Jezu, naucz nas mądrze rozwiązywać konflikty między sobą. Baranku Boży, obdarz nas pokojem. Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade mną. Stacja 10. Jezus zostaje obdarty z szat. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Kult ciała był ubogi i przyszedł do ubogich. Ubogi umrze na krzyżu. Odbiorą mu ostatnią szatę. Właśnie los rzucają. Komu ona przypadnie? Ludzkość zatraca wstyd. Pokazuje swoje ciało i woła, to ono jest najważniejsze dla człowieka. Do tego dołącza się straszliwą rozpustę, która niszczy dziesiątki ludzi, a są tacy, którzy są dumni ze swoich grzechów. Naucz nas, Jezu, szanować swoje ciała i nie daj nam zapomnieć o naszych nieśmiertelnych duszach. Panie Jezu, Synu Boga, zmiłuj się nade mną.
Stacja 11. Jezus zostaje przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Sieć Facebook, Twitter, Dimoty, Quake, YouTube mówią, że w internecie brakuje tylko wody pitnej. Rzeczywiście wydaje się, że jest tam prawie wszystko. Wiedza, rozrywka, kontakt ze znajomymi. Ma to także swoje wady, bo naprawdę jest tam wszystko. Krew, śmierć, kłamstwo, nienawiść, przemoc, zdrada, pornografia. Gigantyczny śmietnik informacyjny, w którym z przyjemnością się tarzamy, jak świnie w błocie. Panie Jezu, naucz nas mądrze korzystać ze zdobyczy współczesnej technologii, abyśmy to my mieli kontrolę nad nią, a nie ona nad nami. Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade mną. Stacja 12. Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Śmierć. Umieszczono Jezusa na krzyżu. Wisi między niebem a ziemią. Konał tak kilka godzin w straszliwych męczarniach. Zawołał na koniec: Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. Skonał, zawisła mu głowa, skończyła się jego męka i nastała śmierć. A ja nie mogę tego pojąć. Miłość ofiarowana nam na krzyżu i tak mało mobilizuje mnie do życia w stanie łaski uświęcającej. Panie, naucz nas współcierpieć z Tobą i daj nam łaskę wytrwania w dobrym aż do śmierci. Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nad nami. Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam. Panie, Ty widzisz, krzyża się Stacja 13. Jezus zostaje zdjęty z krzyża i oddany Matce. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Kryzys, Matka Bolesna i Syn Martwy, cała nadzieja świata pogrążona w cierpieniu i bólu. Jesteśmy ludźmi żyjącymi w świecie postępu i buntu, cierpienia i strachu. Wielu spraw zupełnie nie rozumiemy. Jak tu wierzyć? Przecież to takie trudne. A psalmista wciąż woła: Zaufaj Bogu, duszo moja, bo jeszcze wychwalać Go będziesz. Panie Jezu, wspomagaj nas, umocnij nas i ratuj nas, bo tylko z Tobą możemy przezwyciężyć wszystkie kryzysy. Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade mną. Do krzyża zwracam wszystkie me życzenia. Na krzyż przybijam błędnych myśli.
zmartwychwstania zdroje. Most krzyża płyną promienie zbawienia, bo z krzyża płyną zmartwychwstania zdroje. Stacja 14. Jezus został złożony do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Bez nadzieja był to pośpieszny pogrzeb, mały orszak złożony z najbliższych przyjaciół i kilku gapiów. Odprowadzili Twoje ciało do grobu, przywalono kamień, zapieczętowano, myślano, że wszystko skończone raz na zawsze, a jednak, Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade mną. To już koniec, to już koniec. O nie, to dopiero początek. Przecież Chrystus zmartwychwstał, pokonał grzech, zło i śmierć. Przecież On zapewnił nam niebo z miłości do nas, złych i brzydkich. Poniósł tę śmierć na krzyżu dla naszego zbawienia. Wstańmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Ach, Tyś mi podał pierwszy rękę swoją, abym na krzyża mógł powrócić drogę. Pod krzyżem stoję, bo już bez Ciebie dłużej żyć nie mogę. A ja mnie wzgardził, dziś pod krzyżem stoję, bo już bez Ciebie dłużej żyć.